Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Max Payne 2. Słuchajcie, w ogóle kupiłem sobie nowy monitor o rozdzielczości 2K. Niestety Maxa Payne'a w 2K nie nagram, bo Max Payne obsługuje tylko rozdzielczość Full HD. Ale ja pierniczę, jakie to jest zajebiste, nie? Powiem wam, kupiłem sobie jeszcze zakrzywiony ekran, mam HDR i no działa to genialnie, naprawdę, kurde. Powiem wam, ostrość jest niesamowita, w ogóle mnie nie męczą oczy, co jest najlepsze. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego monitora i wydaje mi się, że chyba mam lepszą akustykę nawet jak do was mówię, bo dzięki zakrzywionemu ekranowi dźwięk się odbija od monitora, dzięki czemu właśnie z tego co słyszę teraz mam lepszą akustykę głosu. Także spoko. No dobra, co my tu w ogóle musimy zrobić, bo się nie skupiłem totalnie przez ten monitor, jestem podjarany na maksa. No ale dobra, musimy stąd chyba wyjść. Jak pamiętacie, zaczęliśmy część drugą, biniarny wybór. Aha, no dobrze, no to w takim razie ruszajmy tylko. Cholera wie, gdzie to biurko Maxiu masz? Nie wiem, no może pójdźmy tutaj? Wiecie, skoro mogę pozwiedzać, to sobie tu pochodźmy, bo w sumie nie wiem, gdzie mam iść, szczerze mówiąc. I faktycznie, mam chyba lepszą akustykę głosu, wydaje mi się, kurczę. Ale powiem wam, jest taka imersja z tym monitorem, że nie mam pytań po prostu, nie? Myślałem, że zakrzywienie będzie złe, bo byłem do niego trochę sceptycznie nastawiony, jeśli mam być cztery. A jest genialne, naprawdę. I mam teraz też dwa monitory, w końcu. Mwahaha. Więc na pewno łatwiej będzie mi też robić streamy. I łatwiej też mi będzie, moi drodzy, ogólnie operować tym stanowiskiem, bo teraz mam podgląd po lewej stronie ekranu, jak mi się to nagrywa i tak dalej, dzięki czemu nie mam jakiś tam... Dzięki czemu nie mam żadnych wątpliwości, że wiecie, coś się nagrywa, coś się nie nagrywa, teraz wszystko ładnie wiem i to mi się naprawdę mega podoba. No dobra, to otwórzmy te cele i... Just press the buzzer by the door. Petersburg will buzz you in. Okay. Payne here. I need a statement from Mona Sachs. Sorry, Payne. She's upstairs in a lineup. Aha, czyli się do niej nie dostanę, tak? No dobra. To w takim razie, gdzie mam ruszać właściwie? Bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie zorientowałem się. Powiem wam, tak się podjarałem tym monitorem, że ja nie mam pytań, nie? Ale jest genialny, naprawdę. Jakby ktoś się chciał pytać, to... Znaczy, jakby ktoś chciał wiedzieć, co to za monitor, to jest to, moi drodzy, Samsung Odyssey G5, chyba z tego, co pamiętam. Rozdzielczość 2K, częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz i naprawdę wygląda to niesamowicie, powiem wam szczerze, no o wiele bardziej dynamiczny jest obraz i w ogóle... Jeny, ten HDR robi ogromne wrażenie. Powiem wam, nie mogę się już doczekać, aż zagramy w Resident Evil 2 na tym monitorze, nie? Niestety nagram ten materiał dopiero po pracy, bo zawsze Maxa Payne'a właśnie nagrywam rano, znaczy ogólnie tę serię o 11 nagrywam rano. Gdzie mam iść? Ja już się gubię. Gdzie ja mam iść, do cholery? Wow, pod shiftem mogę salta robić, okej, fajnie, że się o tym dowiedziałem. No poczekajcie, no tędy nie, tak? No bo co jest tutaj? To jest parking. Jasna cholera! Gdzie ja mam iść? Ja pierniczę. Podjarałem się monitorem, nie słuchałem, gdzie mam iść w ogóle, nie? Co za fail. Ale mówię, moi drodzy, Maxa Payne'a i tak muszę nagrywać Full HD, bo gra rozdzielczości 2K nie obsługuje. Rozdzielczość 2K obsługuje za to Resident Evil 2. Jestem strasznie podjarany właśnie. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. Ej, no cholera, no ja już nie wiem, gdzie mam iść, nie? Pogubiłem się. No muszę iść generalnie do biurka, tak? Tylko gdzie to biurko jest, do cholery? No tutaj nie. Ja pierdzielę. No tu jest brawura. Interrogation to jest przesłuchanie, to nie. Ja pierdzielę, serio? Dobra. Winterson's phone was ringing. She wasn't at her desk. Winterson's phone. A to dziwne. Better get Winterson. She's been kind of edgy about her calls. No dobrze. She's in the interrogation room getting a statement. Number one, thank you. You may step back. Ej, kobito! Wybaczcie, jeśli słyszycie auta za oknem, ale niestety nie zamknąłem okien, zapomniałem, wybaczcie. Znaczy, u mnie w pokoju jest zamknięte, także nie powinniście słyszeć. You are nothing but a one-armed bandit. Stupid.
You're nothing but a one-armed bandit. Thank you. Step back, number two. Number three. You are nothing but a one-armed bandit. Aren't I supposed to identify any of the men in jumpsuits? That's none of your concern. Just concentrate on the task at hand. Do you recognize any of them? Yeah. Number three's the one. Thank you. Okay, we're done. Take them away. Pogadamy z Winterson? Nie wiem, na razie nam nie otwiera tych drzwi. You can wait here. Someone will come to get you once the paperwork is done. Okej. Okay. Winterson! Dzwonili do ciebie. I tried to help you, Max, but you didn't listen. Now it's too late. Telefon dzwonił, kobieto. Ej. Telefon dzwonił do ciebie. I wanted to talk to Winterson's witness once she was done with him. Aha, dobra. Detective Payne, anything you'd like to add? As I was trying to tell the other detective, the place was crawling with guys in gray overalls. They sure as hell weren't cleaning the place, but she wasn't too keen on listening to me. To wszystko, tak? Kill who, but the chick I just fingered and the men in jumpsuits, they got into a serious firefight. Okay, thanks. No, thank you. Kurde, ale powiem wam, no jest taka jakość obrazu, jestem w szoku. They're taking the fall, both of them. Payne was with her when she was arrested. Who are you talking to? You're leaking information. Bravura's too soft on you. I was informing the proper authorities on what they should know. Stay away from my case, Max. Stay away for your own good. Started out as black and white. Somewhere down the road, the line went blurry. The colors started to run, got smudged in gray. Winterson had been above my suspicion. It felt like a goodbye. No dobrze, no to... To co mam teraz zrobić? Zwijać bagietę? Nie wiem. No dobra, no chyba musimy stąd wyjść, no nie pozostaje nam nic innego, tak? Tylko gdzie tu jest wyjście z tego posterunku? Tutaj. Nie. No to co ja mam... Ej, ja pierniczę, ja już nie czaję, co ja mam robić, nie? Kurde, jego mać. Tu na recepcji coś? No niekoniecznie. Ej, no co ja mam zrobić? Ja nie wiem, wybaczcie, że się tak gubię, ale ja podniecam się aktualnie monitorem, wiecie? I... Nie wiem, no co... Kurde. No co, demony mam iść do celi? Nie wiem, może... No kurde, Maxiu, powiedz coś, co mam zrobić. Ja pierniczę, się czuję tak zakłopotany. O, właśnie, dobra. Czyli możemy iść z Moną pogadać. Wybaczcie, że nie zamknąłem tego okna cholernego, zapomniałem. Ale mam nadzieję, że nie słychać tego jakoś bardzo. Payne here. I need a statement from one of your customers. Dobra. The last pokey down the corridor to your left. W korytarzu po lewej, chyba po prawej. Max, you've got to get me out of here. You know I can't do that. If I stay here, I'll die. Isn't that a bit melodramatic? Behind bars, I'm a sitting duck. This is as safe as it gets. Come on, Max. Any one of these cops could be on the Inner Circle's payroll. You should know. What's that supposed to mean? You know Alfred Woden. You want answers? Call him. He'll verify everything I've told you. Okay, I'll do that. I didn't want to have anything to do with Woden. I should have called. Can I use your phone? There's one through the door behind you. You can use that. Aha, czyli ten, tak. Dobra. Woden, Max Payne, we need to have a talk. You ask me, you still owe me. Tam powinno być, że ma pan u mnie dług, a nie, że ja mu jestem dłużny. Co się dzieje? Upstairs now! Upstairs now! Something was off. Mona's words on her being a sitting duck kept playing in my head. The bomb had misdirection written all over. Strap it! Armed perps in the lockup. Officer down. Take him down. Find the bitch. Find her. O kurde, faktycznie po Monę przyszli. Ja pierdzielę. NYPD, drop your gun. Okej, sprytnie z jej strony, przyznaję. Mona had been right. I had to go after her. I znowu będziemy gonić Monę. Ja pierniczę, Max jak taki romantyk po prostu. Potrzebowałem giwery. Tutaj coś pewnie będzie, o dokładnie. O kurde. Dobra, Desert Eagle, potężna broń. Petersburg.
Panie, pomóc panu? Nie, chyba panu nie pomogę. No dobra. To moi drodzy, ruszajmy dalej. Niestety mam bardzo mało amunicji. Zaledwie 7. 7 naboi, ale dobra, mamy kałacha. Kurde, jego mać. Musimy się podleczyć trochę. Ja tu zginę zaraz. Ale ja pierdzielę, jak z tym 144 Hz jest różnica, jak się gra, to jest masakra jakaś. Obraz taki jest o wiele bardziej płynny, no jestem w szoku ogromnym, nie? Jeśli mam być szczery, to bardzo sceptycznie byłem nastawiony do tych 144 Hz, ale ja pierdziu, ej, jestem pod ogromnym wrażeniem, naprawdę gra się świetnie. No dobra, no to zwijamy. Mona had vanished into the night. Without her, I had nothing to go on. I knew where to find her. Okej, czyli co, znowu będziemy... O, kto tu podjechał? Czyżby Wladimir? Have no fear. Vlad is here. The world was getting too small for comfort. Too many coincidences. Bang! You're dead, Max Payne. A giant-headed Captain Baseball Batboy costume lay in the back seat. Gearing up for Halloween? Max, dearest of all my friends, call it my Trojan horse in the war Vinny Gogniti started. Speaking of which, any news? Do me a favor, drop me off at Coney Island. Does the inner circle ring any bells? Nothing mystical about them, even if they themselves would like to think so. Just one step up the ladder of organized crime. I see where you're going with this. Gogniti has made a deal with them. What about Mona Sachs? I know of her. Her reputation as a hired killer. I hear she is a stone fox. I would fuck her. Right then, I hated Vlad. Max, I need to ask your advice as a friend. Ask. Hypothetically, if the only choice you've got is to do the wrong thing, then it's not really the wrong thing. It's more like fate. You have to do what you have to do. It's never that easy. Of course. We agree to disagree. Kurde, Vlad, jaki filozof, co? Rozdział pierwszy, rzeczy, których chcę. Why was I there again? Wait. Wait just a minute. Talk to me. What are you so afraid of? What do you want from me? The things that I want. By Max Payne. A smoke. A whiskey. For the sun to shine. I want to sleep to forget. To change the past. My wife and baby girl back. Unlimited ammo and a license to kill. Right then. More than anything, I wanted her. Let's do it! You led them here. Up to my place. We can take them there. Okay. Kurde, ale filmowość tej gry już jest naprawdę świetna, nie? W Maxie Payne 1 aż takiej filmowości nie było, a tutaj to już jest masakra. Ja się naprawdę czuję, jakbym... O cholera! Max! The trouble with wanting something is the fear of losing it. Or never getting it. The thought makes you weak. No dobra, będziemy musieli sobie jakoś tu poradzić w takim razie. Zapiszmy. Dobra, dostał. Kurde, on nie zginął! Dobra, teraz dostał. No, Maxiu, czyżbyś się zabujał? Chyba tak. A, tu nie przejdę. No dobra, to musimy ruszać tamtędy w takim razie. Myślę, że jeszcze ten rozdział sobie w odcinku przejdziemy, bo powiem wam, jest trochę późno, w takim sensie późno dla mnie, bo... Co jest? Skąd? Aj, kurde, i zginąłem. Kurde, nie idzie mi coś, ale mówię, ja się podniecam, moi drodzy, monitorem, wybaczcie. Dobra, powiem wam, imersja jest naprawdę, no kurde, niesamowita.
O, środki przeciwbólowe, użyjmy sobie od razu trzech. Naprawdę, no kurczę, myślałem, tak jak mówię, myślałem, że to zakrzywienie monitora będzie do dupy, nie, tak szczerze. Byłem do niego nastawiony strasznie sceptycznie, ale powiem wam, że jak gram teraz, to jest masakra, naprawdę. Ja się czuję, jakbym był tam w środku w grze. Powiem wam, nie miałem jeszcze okazji zagrać w grę z perspektywy pierwszej osoby, ale myślę, że to już w ogóle byłaby miazga totalna. Jestem właśnie strasznie ciekaw, jak grałoby się w grę z perspektywy pierwszej osoby. Myślę, że byłoby to jeszcze bardziej świetne, no bo jednak umówmy się, no Max nie grzeszy grafiką, a jak jeszcze zagram w jakąś grę, która ma świetną grafikę, to już w ogóle będę pewnie pod ogromnym wrażeniem. W ogóle zrobiłem kółko, wytyfy, gdzie? Osiedł. Nie widzę, kto jeszcze do mnie próbuje. Dobra. Czekajcie, musimy jakoś zejść na dół, tylko kurde. Dostał. Okej. Okay. Aha, ja tutaj miałem przejść, dobra. Okej. Okay. Czyżby teraz te... O kurde! Dobra. Ajajaj, mam strasznie mało zdrowia. Dobra. Uważajmy, mówię, ja się podniecam monitorem w tym odcinku, wybaczcie, no. Że się może nie angażuję aż tak bardzo w te strzelaniny, tak jak powinienem. Ale naprawdę strasznie się tym monitorem podniecam. Dobra. To tak, teraz tutaj, użyjmy tego jeszcze raz. I teraz sobie jeszcze raz zapiszmy. Wybaczcie, ale w ogóle się na grze nie mogę skupić przez ten monitor, nie? Jeszcze mówię, jestem strasznie ciekaw. Jestem jeszcze strasznie ciekaw, jak to będzie właśnie wyglądało w Residencie Evil 2. Powiem wam, że odpaliłem sobie tą grę dosłownie na chwilę. Residenta 2, tak sobie chwilkę pobiegałem po posterunku. No i to wygląda niesamowicie, nie? Naprawdę, kurczę, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wiadomo, no Max Payne, chociaż powiem wam... co prawda Max Payne nie obsługuje trybu HDR sam w sobie, ale ja pierdliczę, to jest taka różnica w ostrości obrazu. Wiecie co jest jeszcze najlepsze? Że na tym monitorze w ogóle mi się nie męczą oczy, a myślałem, że będzie totalnie na odwrót, nie? Powiem wam szczerze, że bardziej na tamtym męczą mi się oczy, a wtedy to chyba mógłbym się gapić i nic by mi nie było, naprawdę kurczę. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Dobra, to teraz tędy podejrzewam. Okej, no i lecimy, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zaatakuje. Pozbierajmy sobie te kałachy i zmienimy sobie broń. Dobra, i bądźmy ostrożni. Tylko tak, tędy nie przejdę. No dobra, czyli musimy jakoś tutaj... Inaczej, to musi być inaczej, ale o cholera, gdzie mam iść w tym momencie? Myślicie, że po tych skrzynkach? Nie, to raczej nie. Raczej się to nie uda. Ej, kurde, ja mam dzisiaj jakiś ewidentny problem z tym, gdzie mam iść, nie? Momencik. Może jakoś tutaj? Nie no, stąd żem przylaz. No tutaj nic nie zrobimy. Stąd przyszedłem, więc ewidentnie muszę ruszać tędy. No tylko, kurde, co dalej? No jak dla mnie, ewidentnie po tych skrzyniach trzeba przejść. Tylko co mi z tego, że ja na nie wskoczę? Nie no, to mi nic nie daje przecież zupełnie. O ja pierdzielę, serio. No chyba, że co, no tam... Nie no, ewidentnie muszę iść tutaj. A ja mam dzisiaj jakiś ewidentny problem z tym, gdzie mam iść, naprawdę, kurczę. Wow, co się stanęło? Chudek Shona mi zniknął, mam nadzieję, że się nagrywa prawidłowo. Nie wiem. Aha, dobra, już wiem, czemu zniknął. Okej, sam go wyłączyłem, geniusz po prostu. Ej, no gdzie ja mam iść do cholery? Bo nie wiem. To mam rozwalić, nie? Ej, no ja pierdzielę, gdzie mam iść? No ciul mnie szczyli, zara. No tu nie przejdę przecież. Nie rozumiem. Ej, karamba. No gdzie ja mam iść? Ej, no kama, to już nie jest zabawne. Nie mam pojęcia, gdzie się udać.
tym momencie, kurde. No ja pierdziu, co mam zrobić? No totalnie się pogubiłem. No przecież tamtędy na pewno nie. A jednak tutaj. Dobra. Widzicie? Kurczę, oszukali mnie. There! She's up there! Look out! No kurde, Mona snajper. Nieźle. Dobra, pięknie. Back into the shadows. An intervention from above. Over too soon. Okej. Musimy naprawdę uważać, moi drodzy. Mam strasznie mało zdrowia. Liczę na to, że znajdę jakiś środek przeciwbólowy. Byłoby miło. O, mam dwa, dobra, nie zauważyłem. Okej. Ruszajmy powoli do przodu. Dobra. Tu trzeba naprawdę na refleks. Albo na powolne wychylanie. Dobra, ładnie poobrywali. Jeszcze. Okej, pięknie, jaka współpraca z Moną, podoba mi się to. Tylne drzwi w garażu. Aha, tutaj, tak, dobra. Okej, F5 i ruszamy. Wow, 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 wow. Shit. Jeszcze raz. Dostał? Coś tam Mona do nas mówiła, ale... Jak ja tak oberwałem? Aha, my wysadziliśmy te beczki i nikt tam nie zginął, genialnie. Kurde jego mać. Mam strasznie mało. Strasznie mało mam zdrowia, podleczmy się. Dobra. Ostrożnie, F5, teraz lećmy. Dobra, chyba poobrywali. Kurde, ile ich tu jest, masakra jakaś. Ten wewnętrzny krąg faktycznie nas hardo chce dopaść, nie ma co. Okej. I co, po linie? Jak Indiana Jones? Nie, chyba nie. Wow. Kurde, w dupę, jego karmazyna mać. Dobra, F5. Dobre, Maxiu, dobre. I had no choice. I couldn't have waited for Mona. It was Vlad's excuse. Fate. I didn't trust myself. Max. I'd forgotten about the radio Mona had given me. Max. I'm here. Took a ride with the cleaners. I'll let you know when we get where we're going. Max, about what happened? Can't talk now. I couldn't crack her. I had to crack the case. No jak pewnie zaczniemy rozdział drugi w środku czegoś. Mona, Castling Insurance Company's construction site. I'm on my way. Kurde, wybaczcie, że tego okna nie zamknąłem, zapomniałem. Mówię, podnieciłem się monitorem i wyszło jak wyszło. Wybaczcie. Ale mam nadzieję, że nie słychać jakoś bardzo. Take it to the top floor. Yeah, with the rest of the evidence. Hey, careful with those red boxes, you'll blow us all up. I'll get the stuff from the van and meet you there. Hey, what the fuck? Piękna akcja, Max. Dobra. Ale to, moi drodzy, zapiszemy i na tym zakończymy odcinek. Mam nadzieję, jedny ten monitor jest genialny. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się oczywiście jutro w kolejnym odcinku z Maxa Payne'a 2. Mam nadzieję, że przejdziemy sobie trochę więcej niż dwa rozdziały i że nie będę błądził jak debil po posterunku. Na razie.